Rzucanie fireboli nie jest możliwe w naszej rzeczywistości. Jest możliwe w grach RPG, w grach komputerowych, ale w naszej rzeczywistości to nigdy nie wychodzi. Próbowałem Kamehame i parę innych również, zabawa z siarką i tak dalej. Nie wychodzi, nie ma takiej opcji, żeby zrobić firebola. Tak mi się wydawało i okazuje się, że się myliłem. Jest taka możliwość, właśnie trzymam w ręce dzieło Łukasza Kołodzieja, który zrobił firebola. Wygląda tak. To jest staromodna gra fabularna, która się nazywa Fireball. Przeczytam wam z tyłu, jak to wygląda, wy sobie oglądajcie przód. Wspólnie z przyjaciółmi stwórz drużynę awanturników, przemierz fantastyczne krainy, pokonaj przerażające monstra i zdobądź bogactwo i chwałę. Przygoda wzywa. Tak wygląda ten tekst z tyłu, żebyście mogli go sobie zobaczyć. To wydanie zostało wydane przez RPG Guildia. Ich logo jest tutaj z tyłu. To jest tak naprawdę mini gierka, ale w zupełności jest w stanie zapewnić wam rozrywkę przez dłuższy czas. Tu mamy spis treści, jest dość obszerny, ale tak naprawdę każdy jeden podtytuł został tutaj wymieniony. Tu mamy wyjaśnione, co to są gry fabularne, chociaż raczej jest to dla ludzi, którzy już rozumieją, co to są gry fabularne. I od razu mamy tworzenie postaci, tu wybieramy rasę, jest kilka ras, każda rasa ma swój atrybut talent i ukryty talent. Później mamy klasę i w zależności od tego, jakie nam się wylosują cechy, to taką możemy wziąć rasę i taką możemy wziąć klasę. No i bardzo ważna tabelka z misjami. Każda postać tutaj stworzona w ramach tworzenia od razu startuje z misją, co załatwia sprawę motywacji postaci. I możemy tutaj wylosować, na przykład, że wynik odwiedź Rajską Wyspę, gdzie grasuje golem oraz wilki, aby sprzedać pewną mapę skarbów, która została zakopana. Mapa skarbów została zakopana. Czasami w tych misjach wychodzą absurdy, ale ta gra tego się nie boi. To jest jakby element tej gry. Również można sobie charakterystykę swojej postaci wybrać. Na następnych stronach mamy już opisaną rozgrywkę, czyli mechanikę, w jaki sposób rozgrywa się tury, konflikty, jakie są konsekwencje udanego i nieudanego rzutu kością, są rzuty kością, co do czego się dodaje, żeby ustalić wynik, czy się udało, czy się nie udało, co zrobić w przypadku śmierci naszej postaci. Później mamy bezpieczną przystań, to po wykonaniu misji, prawdopodobnie po scenariuszu, gracze mogą odwiedzić jedno albo nawet kilka z tych miejsc, mogą sobie odwiedzić gildię najemników, gdzie dostaną kolejną misję. Ponownie my jako mistrz gry nie musimy specjalnie się zastanawiać nad scenariuszem, ponieważ częściowo jest on losowany, a później jest nasza inwencja twórcza oraz pewnego rodzaju kreatywność, która pozwala nam tak zapętlać te losy, żeby stworzyć coś ciekawego. Jest gospoda, gdzie można odpoczywać, karawana, dzięki którym można wędrować pomiędzy poszczególnymi miastami. Nie ma tutaj mapy w tym świecie. Prawdopodobnie można sobie wziąć dowolne targowisko, na którym można kupować i sprzedawać przedmioty oraz świątynia, gdzie można reanimować zmarłych kolegów. No i mamy tutaj już potwory. Każdy potwór ma swoje statystyki. Możecie sobie zobaczyć, one są wszystkie u góry. Takie same statystyki mają postacie. Tutaj dodatkowo potwory mają jeden przedmiot i jeden talent, który no, w mechanice jest wyjaśnione, w jaki sposób się to dodaje. Ten bestiariusz się tutaj ciągnie. Jak widzicie, nie ma tutaj zdjęć specjalnie, bo one nie są aż tak super potrzebne. Są nowe rasy, kiedy mamy już, nie wiem, rozwiniętą drużynę, albo kiedy chcielibyśmy spróbować sobie coś nowego, wyjść poza pewne schematy, to możemy tutaj sięgnąć po nowe rasy, nowe klasy. Mamy łotra, druida, barda, mamy kolejne nowe potwory i alternatywne tworzenie postaci, o, jest tutaj, gdzie nie rzucamy kością, tylko sobie wybieramy z puli punktów, oraz plansze bitewne, co jest dalszym rozwinięciem mechaniki.
które pokazują pozycję, ruch, odległość pomiędzy, można użyć figurek wtedy i na samym końcu mamy kartę postaci. Jak widzicie, ten system jest malutki, jest malutkim systemem, jest uroczym małym systemem, na tyle uroczym, że jeśli uda mi się namówić mojego syna, to zagramy sobie w Fireballa wraz z jego kolegami. Druga rzecz to jest sam podręcznik fizycznie wykonany przez RPGiVia i no, muszę powiedzieć, że jest fantastyczny. Zresztą nie, co ja muszę mówić, po prostu sobie zobaczcie, jak on fantastycznie wygląda. To jest coś, co chce się mieć na półce. To jest coś, jak położysz na półce albo gdzieś sobie to leży, to twoi znajomi przychodzą i mówią: o, co to jest? Mówisz, no to jest Fireball. A czemu to jest takie spalone? No bo Fireball. I jedyny mankament, jaki mam, to do część użytkowa tego. Ja jestem osobą, która ma już trochę słaby wzrok. Wiem, muszę pójść do okulisty. Mam to w planach. Będę, pójdę, ale to muszę czytać przy bardzo mocnym świetle, żeby mnie wzrok nie bolał. Mały font na ciemnym tle niespecjalnie mi pomaga. Jeśli ktoś z Was chciałby mieć taki podręcznik w domu, to tak się składa, że mam dwa egzemplarze, a nie potrzebuję dwóch. Wystarczy mi tylko jeden, a to oznacza, że ten jeden jestem w stanie przekazać któremuś z Was. Czyli muszę zrobić konkurs. A jeśli tak, to połączę przyjemny z pożytecznym. Z racji tego, że mam zamiar zagrać z moim synem, to poproszę Was o motyw na scenariusz. Waszym zadaniem jest zajrzeć na stronę z tabelką, wykonać tych kilka rzutów i z tego, co Wam wyjdzie, zapisać to w postaci jednego zdania oraz rozwinąć to w postaci kilku kolejnych zdań. To rozwinięcie może dodawać nowe informacje, których nie wylosowaliście w tabelce, ale nie może zaprzeczać tym, które udało Wam się wylosować. Oczywiście nie będę sprawdzał tego, czy Wy faktycznie to losowaliście, czy sobie wybraliście te, tak więc równie dobrze możecie wybrać te opcje z tej tabelki, ale ważne jest, żeby użyć każdej z tej opcji. A jeśli za pomocą tych zdań uda Wam się sprawić, że będzie to logiczne, że golem razem z wilkami i że mapa skarbów jest zakopana, to proszę bardzo, to tym bardziej, tym więcej punktów. Oceniać będę ja i będzie to moja subiektywna ocena. Zwycięskiego scenariusza niestety nie poprowadzę, ponieważ młodzież sama będzie wylosowywała swoje misje, ale motywy, które będziecie tutaj pod tym postem wrzucać, postaram się maksymalnie wykorzystać podczas sesji. Tak, taki sprytny jestem. Tak więc kupuję tym podręcznikiem Waszą kreatywność, Wasze wsparcie i Waszą pomoc przy tworzeniu scenariusza do mini kampanii, którą poprowadzę mojemu synowi. Myślę, że warto. Nie tylko ja wpadłem na pomysł, żeby zagrać w tę grę z młodzieżą. Ona faktycznie tak jest skonstruowana, jest tak prosta, tak intuicyjna, że młodzież nie będzie miała z tym problemu, żeby to przyswoić. W sensie ucząc się tych zasad, nie zdążą się znudzić. Tak więc będą mieli mnóstwo czasu, żeby zająć się tymi ciekawymi rzeczami. I tutaj w tej grze od razu wchodzi się do akcji, od razu ma się misję, od razu ma się potwora, golema, wilki, które trzeba pokonać. Tak więc jest to, nie dziwi fakt, że jest to gra, która bardzo szybko znalazła swoje zastosowanie u osób, które podobnie jak ja są RPGowcami i mają młodzież, są ojcami, są rodzicami i chcą prowadzić swoim dzieciom. Powstał również fanpage. Linka do tego fanpage'a również Wam podsyłam w komentarzu, w opisie tego filmiku. Powodzenia w konkursie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.